Dobra, cześć, witam serdecznie, cześć. Przywitajmy TikTokerów. Mam garść informacji, uwaga, informacja pierwsza. Przestańcie kurwa mi wydzwaniać na ten telefon. Co chwilę odbieram, o trzeciej w nocy wczoraj odbieram. Jakaś pani stara... Dzień dobry, ja sprawię tego ogłoszenia o klatkę. Ja mówię, o jaką kurwa klatkę, się rozłączam. To jest przesada, że do mnie dzwonią ludzie o, w środku nocy, kurwa, o klatkę, PlayStation, iPhone'a mini, że mogą podjechać już teraz nawet. Tak, słucham. Dobra. Chłop dzwoni 6 razy do mnie. Odbieram? To po co do mnie dzwonisz, człowieku? No nie mam, mam... Żeby zadzwonić? Tak, słucham. Siemo, wyłącz kamerkę, bo jem. Halo? Tak, halo? Witamy po odbiór VIP-a. A jaki nick? Random Bruce TV. Halo? Dzień dobry, ja z OLX-a dzwonię. Czy oferta jest aktualna? A propos czego? A propos iPhone'a? Tak, jak najbardziej aktualna. No to ja bym był zainteresowany ewentualnie, gdzie trzeba było podjechać, żeby go odebrać. Weź ty, kurwa. Przestań, usuńcie ogłoszenie z iPhone'em. Widzicie, co się dzieje? Halo. Halo. Dobra, ostatni telefon. Tak, słucham, słucham. Tak, słucham. Gratuluję, wysłałeś mi dzień cebuli w Grabowie przez telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Możesz coś zapytać o tego iPhone'a, co jest na liście, czy to jest jakiś test, czy aktualna? O jakiego iPhone'a? Aha, okej, okay, rozumiem. Nie, tylko właśnie tutaj mi się pokazało takie ogłoszenie. Ile tego do pana dzwonię? To jest pod tym numerem, wie pan? Okej, okay, to ktoś podał mój numer, to nie, to nie, nie wystawiałem żadnego ogłoszenia. Ale... Okay. A niech pani pozdrowi Bąbelka. Jeszcze raz? Dobra, się rozłączę, kurwa, może, bo... Co to jest? iPhone 11 Pro Max. Franio. I za ile ty go wystawiłeś? Za darmo iPhone'a 11 Pro Max! Ale ty jesteś... Ja pierdolę, ty nie masz... Za darmo? Kto ci w to uwierzy? Halo? 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 Przestajecie do mnie wydzwaniać? Tak, słucham. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie telewizora. Czy on jest aktualny? Jaki telewizor? No, ten, co jest wystawiony na OLX-ie. Za darmo? Tak. Oczywiście, że jest aktualny. Aha, jest aktualny, dobra. A niech mi pan powie taką rzecz, można by było go jakoś dzisiaj odebrać? Oczywiście, razem jeszcze z iPhone'em Pro Max 11, za darmo też. I klatką dla psów, też za darmo. Jeszcze jest klatka dla psów. Ja pierdolę, pan czeka. Tak, słucham. Jakiego telefonu? Nie no, wy kurwa nie macie co robić? Ja pierdolę, lewo, prawo będę teraz robił skipaski B kurwa do domofonu i do telefonu. Przestaniecie? Nie dam mu telefonu za darmo, chyba sobie żartujesz. Słucham. Dobra, ja dzwonię w sprawie tej sokowirówki za Elixa. Sokowirówki? No, ktoś, no tylko właśnie mam pytanie do pana, czy to ogłoszenie, bo cena jest trochę... Nie no kurwa, sokowirówka! Kup go, pokaż. Telewizor 42 cale za darmo. Tak, słucham. Siema, to znowu ja. Kto? Lubię. Halo! Dzień dobry, tutaj sąsiad z lewej, przychodziłem obok i chciałbym próbować. Że na pana wycieraczce znajdują się jakieś podejrzane fekalia i listy jakieś dziwne. Dziękuję, ale ja nie mam wycieraczki. A, no to pomyłka, dziękuję. Halo? No, coś tam się było połączenie. Jak w tej sprawie sokowirówki? Mam tu dziwne to jest ogłoszenie trochę. Bo w opisie jest, że cena promocyjna tylko dla członków klubu R. I no nie za bardzo rozumiem, czy ja mam założyć dzisiaj. Przestaniecie, kurwa. Halo? Dzień dobry.
czy panu ja dzwonię z ogłoszenia? Czy to ogłoszenie jest jeszcze aktualne w sprawie telefonu? Tego za darmo? Tak. Tak, bo akurat... Ale on jest kradziony, proszę pana. A nie, no to nie, to przepraszam. Dobrze, dziękuję. Tak, ruch, słucham. Wychodź na dwór. Czemu na dwór? No wychodź, stary. Ale kim ty jest? Kim pan jest? Jestem z bojówki Polonii Warszawy. Jesteś kibicem Legii, kurwa, Leszczu. Ale nie, ja każdy klub toleruję w Warszawie. Jak tolerujesz? A co tolerujesz w Warszawie, kurwa? Każdy klub. Czyli jakie są kluby, kurwa, w Warszawie? No Polonia, Legia, KS Omianki. Co, kurwa? KS Omianki. Po pierwsze Polonia ma, kurwa, spinę z Legią, a po drugie z Łomiankami, kurwa. Co, skąd ty jesteś, kurwa? Z Woli. Z czego? Z Woli. Z Woli? No z Woli. No i kurwa, z jakiego klubu jesteś? Jeden klub podaj. Polonia. No to kurwa był żart, jestem z Legii, kurwa. Kurwa z Legii jestem, żartuję! Polonia nie istnieje w Warszawie. Ale to kurwa kolejny żart. Ja pierdolę, wiem! Wiem, nie jestem stop z Polonii, kurwa. Gościu, piąte piętro, kurwa. Trafimy kamieniami i masz rozpierdolone, kurwa, przez ten balkon jebany. Dobra, jestem z tego klubu, co ty? Z jakiego? Z Polonii. Z jakiego? Polonii. Powtórz jeszcze raz. Przemyśl 5 razy. No z Legii jestem. Ty kurwa! Ja pierdolę! Nie, no to jest przesada, no! Kurwa, a pożyczył ja 6 złotych na ci... Tak, słucham. Starosi 101. Ja pierdolę. Tak, słucham. Technożul, no nie wierzę w to. Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Serwis AGD, złota rączka. Ja mam jedno pytanie. Tak, słucham. Czy pana lodówka dobrze chodzi? No, chodzi dobrze. A... Kurwa. Kurwa, przestańcie do mnie wydzwaniać. Halo? Pralka Frania, symbolicznie kwota 1 zł Warszawa. Co to jest? Franciszek. Ja pierdolę, przestań, człowieku, nie mam żadnej pralki Frani. Halo? Halo? Siema. Siema. Ja mam takie pytanie. No? Bo jestem kurwa zdenerwowany. O kurwa, kliknąłem źle. Sorry. Tak, słucham. Halo? Cześć. Ja z tego ogłoszenia. Którego? To jest napisane, że dziewictwo oddasz za olej kujawski 2 litry. Kiedy mamy się spotkać? Halo? Dzień dobry, Piotr Kowalczyk z tej strony, Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi Łomianki. Czy z panem Ryszyckim rozmawiam? Tak. Witam. Wie pan co, bo my tutaj kurwa z burmistrzem ganiamy po drodze. Krowa chyba od pana z oboru uciekła zaś. Mógłby pan zobaczyć, co tam mimo? Nie no, chłop z Ministerstwa Rolnictwa mówi kurwa co drugie słowo, no proszę cię. Halo? Halo, dzień dobry, ja tu z Izraela dzwonię. Proszę odejść tą kamienicę z laboratorki. Czekaj. Co to była za muzyka? Halo, słucham. Halo, panie tak. Rusiecki, bo my tu tą krowę ganiamy po tych Łomiankach. Mógłby pan do nas w końcu przyjść, bo zaraz do Warszawy dobiegniemy. Jesteśmy w centrum między 3 a 4 krzakiem. Zaraz przyjdziemy. Mógłby tu przyjść, halo. Sral, halo. Która jest godzina? 17:40. Dziękuję. Halo. Dobry wieczór. Godność moja, Kotowicz Piotr, ja dzwonię ze stacji sanitarno-epidodo... epidodo... Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z ogłoszenia. Z którego ogłoszenia? No, dominujący Franciszek, dostępny. Tak, słucham. Halo. Halo? Ej, wyobraź sobie kopulację Najmana i pani Barbary. Jak by to wyglądało, myślisz? Fuu! Halo? Halo? Tak, halo? Ej, chcesz się pokazać bez koszulki? Czemu bez koszulki? No taki ładny jesteś. Pewnie z paczką byś wyglądał. Ale co ty taki dzwonisz do mnie tak dziwnie? Takimi dziwnymi propozycjami.
Ja pierdolę. Halo? Czy u pana lodówka chodzi? Tak, chodzi. Co jest z wami nie tak niektórymi? Dobra, pa!